Rzucono mi egzamin maturalny z biologii. Pytamy, jak poszło? Poszło nie najgorzej, aczkolwiek zawsze mogło być lepiej. Kilka pytań sprawiło mi trudność, ale myślę, że będzie dobrze. Czy jeszcze jakiś egzamin przed Panią? Tak, pisemne właśnie dzisiaj skończyłam. Przede mną jeszcze dwa ustne, jutro angielski i w czwartek polski. To już koniec. Jakieś plany na przyszłość? Studia, wyjazd z Radomia, czy...? Mam nadzieję wyjechać do Łodzi albo do Lublina, no ale wszystko zależy od wyników. Egzamin z biologii. No, uważam, że będzie dobrze. Chociaż, no... Nie no, maksimum punkt nie będzie, no ale myślę, że sporo będzie. To był egzamin rozszerzony, tak? Tak. Ile trwał? 170? Nie. 180 minut. Z czym był kłopot? Genetyką, no ale ogólnie to nie był taki bardzo, no niektóre zadania były podchwytliwe, ale bardzo trudny nie był, bo no mi nie sprawił tak dużej trudności. Czy jeszcze jakiś egzamin Pani zdaje? Tak, chemię. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Też rozszerzoną. Czyli to już myślimy trochę o studiach. Jakie są plany? No coś z biotechnologią, bioinżynierią, coś takiego. To domyślam się, że nie w Radomiu, tak? Nie, raczej nie. No myślałam o Wrocławiu, Lublinie. Co najmniej egzamin z biologii, jak poszło? No nie najgorzej, jesteśmy pozytywnie nastawione, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Coś było trudnego, łatwego? Były zadania z genetyki, takie średnie. Ciężko było coś rozwiązać, tak. I co jeszcze było? Nie wiem, tak to w sumie cały zakres programu podstawowego z biologii. Jakieś korepetycje były? Nie, ja nie. Bez. To co w szkole wystarczyło. Czy jeszcze jakiś egzamin zdajecie? Tak, ja jeszcze geografię rozszerzoną w czwartek. W czwartek? Ja również, historia rozszerzona.